Siemano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku będę wbijać do was na serwery. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście, żeby wasz serwer pojawił się w następnym odcinku Minecrafta z widzami, to zapraszam bardzo serdecznie do mojego Discorda. Tam znajdziecie kanał tekstowy serwery Minecraft, tam jest formularz, po prostu go wypełnijcie i tyle. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj serwer, który jest nazwany Nic. Na niego sobie dzisiaj wbijemy, są aż 3 osoby. Zobaczymy, co na nim się będzie działo, więc wbijamy. Jak możecie zauważyć, jesteśmy, słuchajcie, na serwerze. Siemano, jesteś na odcinku. Jak możecie zauważyć, jesteśmy tutaj u Popuga i u Śniegusa. Ej, my na tym serwerze już kiedyś byliśmy, ale z tego co widzę, tutaj nic za bardzo nie ma. Siemano. Ej, Peljuan, PL, join the game. Ej, o co chodzi? O co chodzi? XD. Ej, mamy taki tor przeszkód. Chcesz go przejść? Wow, bardzo chętnie. Ej, co jest? Będziemy dzisiaj przechodzić tor przeszkód. Czyżby chłopaki przygotowali dla nas, słuchajcie, coś a la escape? Ej, to będzie... Wow, bardzo ciekawe. Ej, jak możecie zauważyć, już się tutaj znajdujemy. I co ja mam tu robić? Bo za bardzo nie wiem, o co chodzi. W sensie serio, nie wiem za bardzo, co ja mam tutaj zrobić. No, przejść. Aha, okej, dobra. A co jest do wygrania? Ej, bo w sumie jestem ciekawy, czy jest jakaś nagroda za przejście tego toru przeszkód. Bo mnie to bardzo interesuje, bo za darmo nie będę tego przechodził. Diamenty. Okej, dobra, niech tak będzie. Więc słuchajcie, na starcie, zanim jeszcze przejdziemy sobie ten tor przeszkód, prosiłbym was o zostawienie łapki w górę w tym momencie, bo jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będzie więcej odcinków właśnie Minecrafta z widzami. No i możecie też zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście nowi, ale dobra, my zaczynamy i zobaczymy. Dawaj, startuj. No startuję, startuję. Zobaczymy, jak mi to, słuchajcie, pójdzie. Jak na razie mamy tutaj takiego łatwego parkura. O nie, bo tam mamy na górze. Ej, coś czuję, że w dzisiejszym filmie to będzie naprawdę misja przejść to. Okej, dobra. Pyk. O nie, kurde. Ej, to będzie naprawdę duża misja, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Dobra, cyk. Okej, cyk. O nie, no co jest? Najgorzej. O nie, dobra, jeszcze raz. Dajcie coś do jedzenia. O, dobra, dostaliśmy, słuchajcie, jedzonko, więc zarąbiście i możemy sobie... O nie, dalej, kurde, nie przyszedłem. Bardzo źle. Dobra, powinny być jakiś checkpoint. Okej, teraz gdzieś spada. Ej, nie mam pojęcia, gdzie ja padam. Uda ci się, no uda mi się. Tylko, wow, teraz mamy, słuchajcie, chyba jakiś labirynt do przejścia. Jak możecie zauważyć. Wygrałeś, zejdź na dół. Okej, dobra, schodzimy. Naprawdę, naprawdę taki troll. Naprawdę taki troll. Ej, serio, myślałem, że już to przeszedłem. Dobra, oni mnie znowu tutaj tepnęli. Pójdziemy sobie pułapka. Widzę, dajcie opa. To będę sobie robił spawn point. Okej, będziemy sobie robić spawn pointy, bo widzę, że są tutaj pułapki, więc damy sobie tutaj spawn point. Okej, mamy tutaj, słuchajcie, spawn point i zobaczymy. No teraz powinno być nieco lepiej. Nienawidzę labiryntu, chciałbym tylko przypomnieć, więc to będzie naprawdę dosyć duża misja, żeby to przejść. Okej, tutaj mamy jakąś kopalnię. Ja na tym spędziłem dobre kilkanaście minut. Okej, nie mówcie mi, że ten labirynt jest taki skomplikowany, bo mi się nie chce przechodzić labiryntów. O nie, serio. Ziomeczek odpisał, że tak, kurde, dobra. Damy radę chyba, damy radę. Tak mi się wydaje, słuchajcie, ale powiem ci, że jesteś blisko wyjścia. Okej, to chociaż mamy, słuchajcie, jakieś podpowiedzi. O, znalazłem, tamta tabliczka kłamie. Idź tutaj, zaufaj mi, idź tam, serio. O nie, dobra, musimy sobie dać tutaj, słuchajcie, spawn point i pójdziemy sobie tędy, tylko że tutaj nic nie było, nic totalnie nie było. Najgorzej, dobra, to idziemy w takim razie w drugą stronę, okej. Wow, udało nam się. I mamy, słuchajcie, kolejnego parku do przejścia, ja nie mogę. Ej, jak ja mam to niby, co, że ja mam to niby przeskoczyć? Przecież to jest nierealne do zrobienia. Ej, w ogóle pierwszy raz się tak chyba zdarzyło, że słuchajcie, widzowie przygotowali na swoim serwerze coś a la escape'a, słuchajcie, dla mnie, więc jeżeli chcecie przygotowywać takie rzeczy, to bardzo chętnie będę takie rzeczy przechodził. Będą to takie coś a la mapki widzów, ale słuchajcie, w innym wydaniu trochę, bo u was na serwerze, nie? Dobra, teraz, ej, nie, tego się nie da przejść. Uda ci się zrobić, tam musisz wyskoczyć na kratkę. Nie, no nie da się. Nie da się, ja jestem słaby w parkurze. Jakieś dziewięćdziesiątki. Ej, oni mi ewidentnie przeszkadzają. Oni mi przeszkadzają, bo mi cały czas tepają, jakieś różne rzeczy robią. Piszą, że kurde, da się to przejść. No i zgadza się, da się to przejść. Okej, okay. Więc tutaj robimy sobie tak. Tutaj robimy sobie tak. Aha, tutaj mamy to na przycisk, dobra. Pyk, dobra, elegancko. I tutaj co, i co, i co ja mam tu niby zrobić? Co ja mam tutaj zrobić?
Bo tego to ja totalnie nie czaję. Co, że ja mam przeskoczyć, słuchajcie, przez to? Pajęczynę. Ale przecież jak w pajęczynę, słuchajcie, wskoczę, to ja spadnę na dół. Jak w nią koczę, to spadnę na dół. Ej, serio. Wytyfy, nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. No ale dobra, damy sobie tutaj, słuchajcie, spawn pointa, żeby nie było, uda ci się. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy mi się uda, widzowie. Trzymajcie mocno kciuki, żeby tak było. Ej, z tego co widzę, to rzeczywiście, słuchajcie, da się to przejść, aż jestem... O nie! Naprawdę, no nie wierzę. No nie, najgorzej. Dobra, więc jesteśmy, słuchajcie, w tym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą. Tylko przed chwilą spadliśmy z tego miejsca. Tym razem wydaje mi się, że powinno być git. Nie możemy tutaj za mocno sprintować, bo teraz... O, właśnie tak, dobra. To jest shulker box, nie wiem za bardzo, o co chodzi z tym shulker boxem. No gościu! Ej, idź sobie, bo przeszkadzasz, kozak mix. Gościu, bo się ten... Sorry, no, masz farta, ziomeczku. Masz farta, dobra. Teraz ostatni raz, pek, dobra. Ujujuj, tu mamy dispensery z... A! Z jakąś trucizną. Co jest? Tepnęło mnie gdzieś. Łololololo. Ło kurde, patrzcie, co my mamy teraz tutaj do przejścia. Oh man, ej, tutaj jest za mocno. Musimy sobie dać tutaj spawn pointa. I teraz skaczemy na dół, skaczemy na dół. Dobra, ała, 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 dobra. A nie, zginąłem, najgorzej. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, tym razem dam radę. Kurde, kurde, nie za dobrze, nie za dobrze. Ale dobra, uwaga, uwaga. No co jest? Dlaczego to nie jest takie łatwe? Czekajcie, musimy sobie to wymierzyć. No nie wierzę, no nie wierzę. Czekajcie, hop, hop. Co tutaj się dzieje? Przecież tego się nie da przejść. O, 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 kurde, kurde. Denerwuje mnie to, o. No nie, widzieliście to? O kant tego bloku się rozwaliłem, no nie. Ja nie mogę, ja nie mogę. O, kurde. Nie za dobrze, dobra, spróbujmy może teraz trochę inną taktyką. O, na przykład taką, pyk. Tak to się robi, widzowie, tak to się robi. Oh yeah, dobra, co my tutaj mamy? Idź tu, dawaj, zaufaj. Ziom, wszyscy wiemy, że to tu. Dobra, ja zaufam tu, o nie. No nie, i zaufałem. I słuchajcie, zginąłem. I jestem znowu na górze. Dobra, w takim razie sobie, słuchajcie, jeszcze raz musimy to przejść. Ale tym razem, a! Teraz byłem naprawdę blisko, ej, co jest? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. O, i pyk. Widzicie, tak to się robi, ja już mam wprawę. Dobra, wcześniej poszliśmy na lewo, teraz pójdziemy sobie na prawo. Ej, tutaj mamy wyjście w ogóle stąd. Więc idziemy sobie tędy, tylko że wow. Ty, myślałem, że już zginę, ej, co jest? Dobra, ja gdzieś spadłem tutaj na dół. Tutaj mamy, słuchajcie, jakieś dobre itemasy. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Walka z mobami, czekaj. Okej, okay. Dobra, teraz będziemy walczyć z mobami, muszę je przywołać. O nie, widzowie, to będzie misja. To będzie misja, nie jestem dobry w PvP. W sumie to PvE, bo będziemy bić się z mobami. Jaki poziom trudności? Średni. Nie będziemy wskakiwać na harda, bo ja nie jestem aż takim dobrym proplayerem, nie? Ło kurde, co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Ej, wy tyfy, ile tego? Ile tego? Przecież to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, ja tego nie pokonam. Ja tego nie pokonam, dobra, uciekamy. O, ło kurde. Dobra, o, w taki sposób, słuchajcie, sobie je pokonamy. Proszę bardzo, tak to się robi. Tak to się robi, widzicie? Tak się pokonuje, słuchajcie, zombiacz. W sumie nie było żadnych zasad, więc właśnie tak możemy sobie je rozwalić. Ale tu jest głośno na maksa w ogóle, nie? O, tutaj się zbagowały. O nie, znowu idą. Dobra, musimy je cały czas atakować, bo jak mnie zepchną, to nie będzie zbytnio kolorowo. Ej, kurde, ile ich tu jest. Ej, ja powiedziałem im, że poziom średni, a to totalnie nie był poziom średni. Patrzcie, ile tego tutaj było. Masakra. Dobra, okej. Okay. Możemy sobie, żeby nie było, to rozwalę wszystkie. Wiecie, o co chodzi? Więc tutaj, proszę bardzo, netherytowe eku. O, proszę bardzo. Walamy je. Proszę bardzo. Tak to się robi. Tak to się robi, widzowie. Pyk. O nie! No nie gadaj! Ja nie mogę. Padłem i znowu jestem tutaj. Dobra, przejdziemy sobie teraz to za pierwszym razem, chciałem powiedzieć, ale nie przejdziemy tego za pierwszym razem. Do trzech razy sztuka, jak nie, to się tepam. Okej. Okay. Dobra, zostaliśmy tepnięci w to miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Jak możecie zauważyć, no, zombiaków już nie ma, bo chłopaki je chyba pokonały. Więc teraz sobie, a nie, teraz nie tędy. Teraz musimy sobie iść tutaj chyba. Tak mi się wydaje, dobra, więc idziemy sobie tutaj. Aha, i musimy po prostu przejść po
szkle, jak gdyby nigdy nic, tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy? Pytanie za złotówkę. Jak się nazywa nowa przeglądarka? Yahoo.com, Opera GX. Wydaje mi się, że obie przeglądarki nie są nowe, bo mają już naprawdę kupę lat, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o Operę GX, bo jednak, no, to jest taka nowsza przeglądarka. Pytanie za 2 złote. Kto testuje lifehacki z TikToka? No, Blołek, to jest oczywista sprawa. Pytanie za 4 złote. Ile jest drzwi w Minecraft? 6. O nie, zrąbałem! I znowu tutaj! Okej, dobra, zostaliśmy tepnięci znowu do tego pytania, więc tutaj mamy odpowiedź 9. Jeden fail jak na razie. Pytanie za 8 zł. Pytanie za 8 zł. Czy jest taki biom wyżyny wzgórz? Tak. Nie ma! O nie! No nie! Czyli nie ma. Okej, dobra. Nie wiedziałem, powiem wam szczerze. Nie wiedziałem. Dobra, wyłączę sobie, słuchajcie, deszcz. Bo chłopaki się nie domyślą, żeby wyłączyć deszcz. Ale dobra, nie będę im tam, słuchajcie, nic robił. Kolejne pytanie za 16 zł. W którym roku powstał Minecraft? 2006, 2009. A czemu zabiło typa, a nie mnie? Ej, to dobrze. Dobrze, że nie mnie. Dobra, pytanie za 32 zł. Gdzie się znajduje główna siedziba Bojang? W Finlandii, w Sztokholmie. W Sztokholmie, to było wiadome. Dobra, co my tutaj mamy? Pytanie za 64 zł. Jak nazywała się świnia w Story Mode Minecraft? Rob, Ruben, Rob. No nie, słaby jestem w takie rzeczy, bo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Okej, czyli Ruben jednak. Dobra, więc idziemy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Pytanie za 128 zł. Jak się nazywa to po polsku? A że to komperator. Okej, to nawet nie musiałem patrzeć na inne odpowiedzi. Co to było? Potrójny przekaźnik? Starnator. Nie, no to ja nie musiałem nawet patrzeć na inne odpowiedzi. Patrz, ile tych jest pytań w ogóle. Co jest? Pytanie za 256 zł. Co miało być dodane jako mob? Silniejszy Blaze? Goblin. Goblin miał być dodany? Nie, dobra, czyli to miało być dodane. Ej, dobrze, że nie mnie zabija, tylko chłopaków. Jakie animacje robi Planeta Faktów? Nie mam pojęcia. Damy sobie to. A, no nie wiedziałem. Staliśmy tepnięci, więc policz coś tam. Dobra, okej. Nie wiem, bo nie oglądam. Co MWK zabrał Karolowi na ferajnie? Kozę! Wiadomo, że kozunie. To było łatwe pytanie akurat. Dobra. MWK lubi łapki w górę, łapki w dół. No to to jest takie pytanie, wiecie. Co my tu mamy? Zostaw łapeczkę w górę, widzicie? Jeżeli nie zostawiliście łapki w górę, to koniecznie ją w tym momencie zostawcie. Będzie mi niezmiernie miło. Dobra. Kogo MWK przyłapał lunetą? Do Knesa i Zipka, dealerka i żelaznego. Do Knesa i Zipka. Chociaż nie do końca pamiętałem, ale chyba żelaznego nie było na tamtej nagrywce. Co MWK je na głównej yty? Co MWK je na głównej yty? O co tutaj chodzi? Burgera i pizzę. Ale nie wiem za bardzo, o co chodzi. Te pytania są coraz dziwniejsze, widzowie. Których z tych zdań nie powie Janusz? Dobre, bo darmowe, hehe. Sąsiad, idziesz na piwo? Kiedyś to było. Piotr. Czego nie powie? Sąsiad, idziesz na piwo. Tego nie powie raczej Janusz, tak mi się wydaje. I co my tutaj mamy? Przegrałeś, nagroda pocieszenia. Co? Aha, o kurde, zabiło mnie. No nie, to jest jakiś żart. Dobra, znowu jesteśmy, słuchajcie, w tym miejscu. Damy sobie tutaj spawn point. Okej, dobra, i musimy uważać na półpłytki, bo półpłytki nas zabijają. Tylko ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Gdzie ja mam iść? Ej, bo za bardzo wiem, o co tu chodzi. A, że tutaj, a, że tu. O kurde, spadłem, tylko nie to. Oh no. Ej, patrzcie, jest w ogóle, że spadłem przez tą. Przez drabinkę. Mocno, dobra. O nie, znowu zginąłem. Dobra, jeszcze raz, czekajcie, na spokojnie to trzeba zrobić. I pyk, dobra, i pyk. O, dobra. O, nie, no, o. Ej, było blisko i bym zginął. Dobra, co my tutaj mamy? O nie. Ej, czyżby to był jakiś labirynt znowu, tylko tym razem jakiś ciemny? O nie, przecież ja tutaj totalnie nic nie widzę. Totalnie nic. Ej, halo, ja tego nie przejdę. Ja tego nie przejdę. Nie przejdę. Dajcie pochodnie. Ej, serio, bo ja tutaj nic totalnie nie widzę, nie wiem, czekajcie, chyba, że ja sobie dam, nie, no, blindness mam, blisko jesteś. O nie, ale ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę. To małe jest, czekajcie, może wróćmy sobie do wejścia, o. Dobra, o, pochodnią. Ale to pochodnia to nam też nic tutaj nie da. Dobra, okej, musimy w takim razie przejść to, słuchajcie, jakby z zamkniętymi oczami, totalnie nic nie widzę, cały, czy to jest wyjście? Nie, to jest wejście tutaj. To jest wejście, ej, to jest wejście czy wyjście? Ej, bo ja już zgłupiałem, nie mam pojęcia, serio. Tam na dole jest woda. Aha, czyli ja mam tam skoczyć. Dobra, okej, skaczemy. No nie! Dlaczego? O nie, znowu spadam! Co za chłopy, co za chłopy, no. Dobra, okej, musimy w takim razie do tej wody trafić. O!
Idealnie trafiłem, dobra, co my tutaj mamy? Co tutaj muszę zrobić? Ej, bo nie wiem za bardzo, co tu kaman. W sensie, są tutaj jakieś liany. To wygląda jak znajdź przycisk, czy coś takiego. Mamy tutaj jakiś domeczek. Wejdźmy sobie do domeczku i zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest jakiś trapdoor, okej. Znajdź 10 guzików. Dobra, jeden, okej. Jeden guzik, wow, ej, to naprawdę dużo, 10 guzików, patrzcie, jak fajnie to jest zrobione w ogóle, dobra, 10 guzików. Jeden znaleźliśmy, tu jest 11. Ej, bo znalazłem 1 i 11. To wszystkie, nie? Pierwotnie było ich 15. Co jest? 15 guzików? Ej, co jest? Chłopy tutaj oszalały. No ale dobra, możemy sobie spróbować poszukać jeszcze. Jak nie znajdziemy, to najwyżej, słuchajcie, po prostu sobie to miniemy, bo chłopaki tam mi napisały, gdzie jest kończący jakby guzik. Tylko że tutaj się nie da, zobaczyć. Ale okej, zobaczmy. Co tutaj będzie? O, tutaj jest kolejny guzik. O, utknąłeś. Ej, co? Nie utknąłem nigdzie, wytyfy. Tutaj żadnych guzików nie ma, ale na pewno guziki będą gdzieś tutaj w domku. Chociaż z tego, co widzę, nigdzie tutaj... O, jest guziczek, patrzcie, tam się schował. Tylko że ja mam tarczę i nie mogę go kliknąć. Ej, czemu nie mogę go kliknąć? O, 12 przycisk, okej. Ej, czemu PL Juman cały czas jest, słuchajcie, pokazane? Wytyfy, nie czaję, o, co kaman, dobra. Gdzieś tutaj będzie pewnie kolejny. O, tamten, o, nie mogę go kliknąć, bo muszę... O, dobra, kolejny. Ej, fajne to. Ja tego nie pisałem. Proszę tak nie robić. Ej, wytyfy, chłop się pode mnie podszywa, jak jestem na serwie. Gruba misja z tego, co widzę. Dobra, czekajcie, zobaczmy sobie, czy coś tutaj będzie. Tutaj powinny być gdzieś przyciski. No ale dobra, chłopaki mówili, że na drzewie jest kończący przycisk, więc my sobie klikniemy ten kończący, bo ja nie będę szukał, słuchajcie, aż 15 czy tam 12, tyle ile oni pisali. No bez przesady, bez przesady. Tylko że tutaj się nie da tego przycisku kliknąć. Wow, piąty. Ej, nie, bez rozwalania by się go nie dało kliknąć, bez kitu. Tutaj mamy jakiś kolejny, okej, czekajcie. O, cyk, no nie mogę go kliknąć, żal PL. Dobra, okej, chłopaki kazali mi wejść na drzewo i teraz tutaj i pyk, przycisk 14, okej. I tutaj co, tu będzie kolejny przycisk. Tak, tu jest kolejny przycisk. I co my tutaj mamy? Na drzewie jest koniec. Co tutaj jest? W sensie, o co tutaj chodzi? Jesteśmy w jakimś, słuchajcie, pokoju, gdzie jest dżungla i ametyst, ale nie za bardzo wiem, o co chodzi. Czy to, a, to jest wygrana. To już koniec w takim razie. To koniec. Ej, mocno, i masz tu 3 diamenty, bo znalazłem. Ej, mocno, chyba, słuchajcie, wygraliśmy escape'a od chłopaków. Był fajny, aczkolwiek trochę niedociągnięty, bo jak możecie zauważyć, no kurde, były miejscami różne błędy. Mogliby chłopaki zrobić tutaj, słuchajcie, jeszcze jakieś te, jeszcze jakieś spawpointy, bo bez tego to jest trochę kiepsko. Więc no, czekam, chłopaki, aż dopracujecie kolejnego takiego escape'a i wbiję i nagram go, więc mordy. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Przypominam, że jeżeli chcielibyście wysłać swój serwer, to wystarczy wbić na mojego Discorda, tam wbijać na kanał tekstowy serwery Minecraft i wbijać na formularz, wypełnić go, i w zasadzie to tyle. Chłopaki, czekam na lepiej dopracowanego escape'a. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo, pa!